Jojo, tu Raymond. Witam was bardzo serdecznie w Minecrafcie. Tylko że. Zastanawiacie się pewnie, co to są za jakieś dziwaczne płoty, plus to, co mają być za tego. Jakieś item frame. Czy już wam wszystko wyjaśnię. Otóż dzisiaj chciałbym was przedstawić tworzenie w Minecrafcie drogowskazów. Tylko że. Jest takie, że w Minecrafcie bezpośrednio. Tylko że to trzeba zrobić za pomocą Minecraft, znaczy za pomocą pewnej strony internetowej, którą wam podam link do niej w opisie. To zaczynajmy. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy stworzyć, to wspominane drogowskazy. A je możemy zrobić w dowolnym programie graficznym. Pamięcie w GIMP-ie nie ma znaczenia. Ważne by było, żeby był format PNG zapisany. A jak zrobić taki drogowskaz, to jest proste, ale jeśli ktoś nie wie, już spieszę z wyjaśnieniem. No dobrze, jesteśmy już w Paint'cie. I musimy zrobić... ciemnozielony... ciemnozielone tło. I obwódkę taką zastosować właśnie. Po prostu tak gdzieś o. Ale to już w związku z tym, że zastosowałem, to teraz tak. Będziemy chcieli zrobić właśnie takie... Zmienimy to punkt A, bo to jest przykład drogowskazu. Zaznaczamy sobie ten o teren. Teraz tak 120. Punkt A. I teraz możemy sobie wyśrodkować. Będziemy korzystać z GIMP-a, to można w GIMP-ie to zrobić. To nie przeszkadza. Ważne by było, tego mówiłem, żeby było w formacie PNG. No i teraz zapisujemy sobie jako tu, jako tu znaki. I sobie punkt A. PNG. Teraz jeszcze punkt B. No i gdzieś tak. I zapisz jako punkt B. No i teraz tak. No i oczywiście musimy podkreślić, że wychodzi tam jakieś miasto, czyli robimy coś takiego. I zapisz jako punkt B1, czyli po prostu, że wyjeżdżamy. No i teraz jeszcze wróćmy do punktu. Czyli do punktu A. To nie, to jeszcze nie. Punkt A. Edytuj. I też robimy taką kreskę. I zapisujemy jako. Punkt A. 1. No i dobrze. Teraz co następuje? A. Jest ten szmulerski. Nie będę odkrywał... Wiecie? Dobra. Chodzimy sobie na tą stronę, podaną w opisie. Teraz tak, wybieramy sobie naszą mapę. Teraz patrzymy na właściwości, czyli na wysokość i szerokość. Jak widzimy, jest szeroka na jedną kratkę. A wysokość, czyli jest szeroka na trzy kratki, a wysoka na jedną. Także. Horizontal to jest... Vertical to wysokość, a horizontal to szerokość. Otrzymujemy coś takiego, tu mamy podgląd naszych map. 0, bo nie mamy... Wprawdzie tutaj nasz... Nie mamy po prostu żadnych map. Data. No nie mamy żadnych map, podłoga. Więc po prostu tworzymy. Download, otwórz. No i mamy nasze mapy. Przekładamy je sobie do...
Nie. Zaraz. Najpierw musimy tę mapę stworzyć. Czyli po prostu raz. Dwa i trzy. Mamy już trzy mapy. To dopiero w tym momencie my sobie te mapy tu. Już są wytworzone bodajże, także możemy wejść znowu. Ach, kurczę. Czasem zapominam, że trzeba je włączyć, żeby doszło do aktualizacji. Także wchodzimy jeszcze raz. Nie do końca ogarniam. Punkt. To jest, czyli mapa numer 1 się zbugowała, tak? Teraz wrócę. Dobrze, to coś się zbugowało chyba z tą mapą. Jedynka coś się zbugowała, więc próbujemy zrobić taki myk. Mamy jedynkę. Przenosimy ją po prostu tak. To działa, czy... Działa. I mamy przykładowy punkt A. Dobrze. Mieliśmy punkt A, nie? No i mamy. W taki sposób, co wam wcześniej zrobię, te mapy, które wam przecież... te drogowskazy, które przecież wam pokazywałem. Przed chwilą pokazywałem. Także zaraz wracam. Pewnie się zastanawiacie, co to są za znaki, co mają być za znaki pomiędzy tymi punktami. Jeśli pewnie jechaliście drogą krajową bądź niekrajową, to nie ma znaczenia, to pewnie natrafiliście na takie oznaczenia, że na przykład do Warszawy 250 km czy 98 i na górze znajduje się numer drogi, którą jedziecie. Przeważnie tak jest. No tutaj w Minecrafcie możemy za pomocą też takiej, za pomocą metody, którą pokazywałem wam wcześniej, nie takie drogowskazy, więc możemy sobie w tej chwili właśnie zrobić. Tak, punkt A. Teraz dotąd. Dobra, w sumie wróć, przecież to tylko do jednego skoku, więc 30. Od tego. 543, czyli 13. Ups. Pomył. Przy pracy. Zabił. To więc możemy mieć też taki motyw, że będzie, jak jesteśmy, jedziemy jak raz, albo jedziemy, to po prostu natrafimy na drogowskaz, który z nas będzie informował o tym, ile nam zostało do dojścia do punktu, którego chcemy dotrzeć, czyli do celu.
stąd. Odtąd mamy 30. 30. Więc możemy to wykorzystać. Będziemy nie mogli zrobić tego wskazy, które będą nas informowały o przebytym znaczy o brakującej ilości kratek, która nam została, żeby dojść do danego celu. Sposób można zrobić tego skazu do Minecrafta bez modyfikacji. Znaczy tylko jakiś program graficzny, może to być GIMP albo Paint. Oczywiście jeśli posiadacie możliwości oraz umiejętności też, żeby stworzyć coś takiego, ja nie potrafię na przykład, dlatego używam Painta, możecie zawsze tego użyć. Bardzo proste, a jednak realizmu nam dodaje do Minecrafta. No i ja tak uważam. Tyle na ten odcinek, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnych odcinkach. Do usłyszenia. Linki do czcionki drogowskaz oraz linki do strony znajdziecie w opisie. Zapraszam do zaglądnięcia.